zdrowia, szczególnie dla biednych, bo bogaci mogą się leczyć. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dlaczego tak mówię, bogaci mogą się leczyć? No, bogatym z nudów, no to marzy się wejście do polityki. Niektórzy mówią, że bogaci to z głodu jedzą pieczone kaczki z jabłkami. Teraz wygląda na to, że bogaci. Dziwacznie jest to też, że to są lewicowi, że bardzo często ci ludzie, którzy zrobili pieniądze na kapitalizmie, na wolnym rynku, w kraju, w którym w zasadzie nigdzie indziej by tej takiej kasy nie zrobili, tak jak zrobili w Ameryce, no poza tam tymi tuzami w Rosji, ale to tam to była w zasadzie przekazywanie kasy za darmo, czy w Polsce dawanie gazet, czy radia, czy najróżniejszych rzeczy swoim ludziom, no to w Ameryce w zasadzie jak ktoś ma jakieś pomysły, czy koncept, czy ustawi pewne rzeczy, to zarabia. No, Trump zarobił spore pieniądze na nieruchomościach. No, był parę razy w głębokim szambie, składał o bankrucję i tak dalej, no ale jest warty około 3 miliardów. A Bloomberg okazuje się, że ma około 50 miliardów. Parę lat temu jeszcze miał chyba tylko z 5 miliardów, a teraz to wszystko wywaliło w górę. No te pieniądze to są też, trudno powiedzieć, co to jest, tak? Bo to w tych wszystkich najróżniejszych firmach, które on ma i tak dalej, i tak dalej. Także te miliardy, no to są i ich nie ma, tak? No na pewno pod łóżkiem ma 3 walizki pełne złota. No ale Bloomberg się zdenerwował i on jako taki lewak przeciwko broni, taki za skrobankami, w zasadzie za różnymi dziwnymi rzeczami. On był wybrany 3 razy na majora, czyli burmistrza Nowego Jorku. No i teraz się wziął za politykę. No i mówi, że w zasadzie to on pokaże, co można zrobić. No częściowo to on walczy przeciwko komunistom z Partii Demokratycznej, no bo on chce być nominowany z Partii Demokratycznej, a tak dużo ludzi nie ma. Jest Elizabeth Warren, która jest bardzo, bardzo, bardzo na lewo. Ona dostała się w zasadzie do polityki po tym, jak była profesorką na uniwersytecie, a na uniwersytet dostała się tylko dlatego, że powiedziała, że ma punkty za pochodzenie, że jest Indianką, tą amerykańską Indianką, a nie tą z Indii z kropką, czyli bardziej Indianką z łukiem niż z kropką na czole. No i przez długie lata była pokazywana jako jedna z profesorek, które ma korzenie indiańskie, lokalne apanaci takie, tak? Tak jakby miała brata, to chyba jej brat to byłby Winnetou. No i a drugi wariat, no to superkomunista, to jest Bernie Sanders. On przez lata zwalczał milionerów i miliarderów, pomimo, że miał 3 domy. Teraz już jak bardzo mu dobrze idzie, bo dostał 600 tysięcy dolarów pod konto tej książki, którą ma napisać, no to teraz już nie zwalcza milionerów, tylko zwalcza miliarderów. Sam wstąpił do klasy milionerów, no to teraz już nie jest wrogiem ludu, nie jest wrogiem samego siebie. No ale on jest taki hardkorowy komunista, on w tam latach 50-tych, 60-tych ślub wziął, to pojechał na podróż poślubną do Moskwy, także to komunista. Jego brat komunista jest w polityce w Anglii, a oni w ogóle wyjechali gdzieś tam z polskich rejonów Rosji, czy coś takiego. No i teraz Bloomberg, czy on może kupić wybory? Czy on może kupić wybory? No przy tych miliardach, no to właśnie i Elizabeth Warren i Bernie Sanders mówią, że to jest najgorsze, że co może być, że oni nie mogą wierzyć, że miliarderzy mają prawo do kupowania sobie wyborów. Dlaczego to jest takie kontrowersyjne? No bo w 2010 roku był taka organizacja Citizens United, czyli Zjednoczeni Obywatele. To jest taka konserwatywna grupa, która w 2010 roku, no ale wcześniej to oni zrobili film na temat
Clintonów i ten film się nazywał, był pod tytułem Film. No tyle tylko, że bardzo, bardzo krytycznie, no ale miał być wyświetlany w ciągu tam 30 czy 60 dni przed wyborami, no a to jest nielegalne. No i ta Federal Election Commission w zasadzie powiedziała, że no to było, to była sprawa, czy to jest pierwsza poprawka do konstytucji, czy można ogłaszać się pieniędzmi, czy nie można. No i była ta kwestia, kto płaci za to. No i Sąd Najwyższy, Komisja Federalna powiedziała, że można, że kompanie mogą w sumie ogłaszać się. No i później to zrobiła się taka sytuacja, że zrobili limit, kto ile może dać, ile korporacje mogą dać, i tak dalej, i tak dalej. No ale to właśnie było, to była ta firma, która ona zrobiła między innymi Celsius 4111, a to 4111, no to znaczy, że mózg w zasadzie przy takiej temperaturze już się gotuje, już traci powiedzmy zdolności, no niszczy się sam w sobie, a to była odpowiedź na Fahrenheit 9-11, czyli 9-11 zrobione przez Michaela Moora. No to taki grubas socjalista, on zawsze chodzi, taki ten grubas, on chodzi i robi te filmy takie socjalistyczne, antykapitalistyczne, no a też jest w sumie milionerem i też w zasadzie żyje z tego, że żyje w kapitalistycznym, wolnym rynku w Ameryce. A 9-11, no to nawiązywało do książki Fahrenheit 451. A Fahrenheit 451 to taka książka była w zasadzie przyszłościowa, napisana w latach 1950, dotyczyła okresu, powiedzmy, to miał być 1999 rok i te Fahrenheit 451, no to jest to, kiedy się papier zaczyna zapalać, no bo Fahrenheit to ma w zasadzie 100 stopni, to jest temperatura, można powiedzieć, ciała, a 0 stopni to jest wtedy, kiedy jest lód wymieszany z solą i się zamraża. No ale to tak dużo, dużo takich najróżniejszych wyjaśnień, gdzie ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy. No i ten Citizens United, oni wygrali. No i teraz w zasadzie można dawać pieniądze na ogłoszenia polityczne. No i to jest jeden wielki szum, tak? Szczególnie demokraci krzyczą, że miliarderzy w partii demokratycznej, socjalistycznej będą przywódcami. No to jest tak jak w Chinach. W Chiny mają komitet centralny, mają tam chyba 3,5 czy 4 tysiące tych towarzyszy, no i chyba tam mają ze 100 czy 200 generałów, no ale chyba też mają ze 100 czy 200 milionerów czy miliarderów, tak? Także ten komunizm w Chinach to też jest dosyć dziwaczny. No a w Ameryce ci komuniści chcieliby tylko właśnie, żeby biedni czy biedniejsi byli. No a oni jako przywódcy mogą być milionerami. No z tymi milionerami to też jest ciekawe, no bo Trump jest bogaty, Bloomberg jest bogaty, no ale inny człowiek to jest Tom Steyer, to następny w sumie, no nie wiem, czy cwaniaczek, czy prężny człowiek, on zarabiał setki milionów na hedge fund, czyli taka firma inwestycyjna, która w zasadzie tak inwestuje na pograniczu sporego ryzyka, no ale jak się udaje, to ma spore zwroty. No i teraz jest pytanie, czy pieniądze kupią, czy nie kupią. No akurat Tom Steyer, no to ma tylko 4% poparcia, a jego firma Real Clear Politics, czyli takie prawdziwe, czysta polityka, nie za bardzo ma zrozumienie. No facet jest dosyć taki flegmatyczny, tam spieprzy te swoje niedoświadczenie, no i w zasadzie nikt nie wie, kto to jest. Bloomberg jest kompletnie znany, no ale on jest właśnie nie za bardzo na lewo dla lewicowych demokratów.
co on może zrobić, no, jak on pójdzie do wyborów, no to jedną z tych możliwości to jest to, że on wyeliminuje niektórych, którzy mogliby wygrać, no powiedzmy Elizabeth Warren, ta Indianka Pocahontas, no bo Bloombergowi powiedzmy nie pasuje to, co Warren krzyczy, no bo ona krzyczy właśnie, żeby Bloomberga opodatkować i żeby jego kasę w zasadzie dawać wszystkim innym, tak, że jemu jako takiemu kawiarnianemu socjaliście to też się nie za bardzo podoba. No był taki przypadek, kiedy Beto O'Rourke i on walczył z Tedem Cruzem, no to jeden zebrał 80 milionów, drugi zebrał 40 milionów, no i ten, co zebrał 40 milionów, ta kampania jednak wygrała. Także no jest prawda, że trzeba mieć coś do powiedzenia, a nie tylko samą kasę. Beto O'Rourke, no to O'Rourke, no to jest takie irlandzkie nazwisko, a Beto, no to on sobie, bo on był Robert, a zmienił sobie na Roberto, a na Roberto zmienił na Beto, żeby właśnie do hiszpańskojęzycznych być bardziej takim atrakcyjnym. Także te politycy to są jedne wielkie prostytutki, i trzeba powiedzieć, że zrobią wszystko, żeby dostać się do żłoba. No, część lubi to, robi to, żeby właśnie z tym żłobie się nażreć, a część po prostu chce dojść do tej polityki, no bo chyba z nudów. No, Clinton w zasadzie zebrała dwa razy więcej kasy niż Trump. Nawet jeżeli Trump dołożył z własnej kasy 66 milionów, także ona zebrała kilkaset milionów na reklamowanie samej siebie, no ale jednak nie wyszło to. No i bardzo dobrze, że nie wyszło, no bo to po prostu sitwa. To są czerwone świnie w wersji amerykańskiej. No i tak to trzeba nazwać. Bloomberg, jeżeli wyeliminuje albo Sandersa, albo Elizabeth Warren, no to w zasadzie będzie duża sprawa dla niego. No ale jak widać, kasa to jest jedna sprawa. Kasa jest tylko jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, co się w zasadzie mówi i co się obiecuje. I śmieszne jest to, że oni wydadzą od groma tych pieniędzy, a nawet tak za bardzo nie zbliżą się do tego owalnego urzędu, do Białego Domu. No, będzie ciekawie, będzie wesoło, najgorsze by było, jakby właśnie socjaliści wygrali, no wtedy będzie smutno. Także jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli głosujesz, nie głosuj na czerwonej świnie socjalistów, demokratów, głosuj na konserwatystów. Jakkolwiek by ci się Trump nie podobał, to jednak on jest po tej bardziej po prawej stronie niż po lewej. Jednak prawa strona to jest Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, no i tradycja, a po lewackiej stronie to jest jednak skrobanki, zabranie broni, opodatkowywanie, w zasadzie do wyciśnięcia wszystkiego, urzędy, politycy w zasadzie bez końca wybierani i tak dalej, cały ten komitet centralny. No socjalizmem to nadchodzi zawsze co? Dwie rzeczy nadchodzą, tak? Głód, a później mordowanie. No bo jednak zamordyzm się robi, bo socjalizm to zawsze się kończy jedną partią, a jak jest jedna partia, no to obsadza te wszystkie swoje urzędy. W Ameryce policja i wojsko to w zasadzie jest niepolityczna. Jest, robią swoją robotę, no i tak samo jak wojsko w Ameryce nie może reagować na rozruchy wewnętrzne, no bo od tego są inne służby, szczególnie tam policja i tak dalej, no to dlatego jest uznane, że policja w zasadzie i wojsko nie angażuje się w politykę. No i to jest dobre. W socjalizmie pierwsze, co by się stało, wszystko jest upolitycznione, no i zaczyna się właśnie równia pochyła.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzin dzin o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, gdzie możesz, polecaj, pisz swoje komentarze, pisz swoje opinie, pisz swoje zażalenia, pisz co byś chciał, czy chciała obejrzeć. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.